Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Grabowskiej. Bardzo proszę o zabranie głosu. Pani Sadek, pani dyrektor szkoły zwróciła się do Rady Dzielnicy z prośbą o zmianę zadania i Komisja Edukacji przygotowała projekt zgodnie z właśnie z prośbą dyrektora o przeznaczenie tych środków na remont dachu, pomieszczeń internatu, samolekcji, z korytarza. Myśmy uchwałą przyznali 37 700 zł na kontynuację wymiany grzejników centralnego ogrzewania w tym zespole szkół i to, co już tutaj było mówione przy sprawozdaniu, przy dyskusji na temat sprawozdania jednego z punktów dotyczących tego zespołu szkół. No, pani dyrektor jest nowym dyrektorem i właściwie chciałaby rozeznać, co jest przyczyną, że to centralne ogrzewanie nie działa tak jak trzeba, natomiast nie widzi potrzeby wymiany grzejników bez wiedzy, czy ta wymiana grzejników spowoduje poprawę funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania, bo takiej wiedzy nie ma i nie miał też pan dyrektor Jałowa z tego, co ona twierdzi. Natomiast szkoła znalazła się w bardzo przykrej dla siebie sytuacji. Tam w drugiej części uzasadnienia zalane został internat. W styczniu przez topniejący śnieg no, uczniowie musieli przez pewien okres czasu opuścić, prawda, swoje pokoje, mieszkali na korytarzu. Wykonano tam już znaczny remont, natomiast głównie tych pomieszczeń zalanych, żeby młodzież mogła wrócić do swoich pokojów. Natomiast konieczny jest remont dachu. My tu piszemy jako dofinansowanie. Pani dyrektor oczywiście zwróciła się z prośbą o większe pieniądze niż te, które mieliśmy przyznane z zadań powierzonych. No my pieniędzy większych nie mamy, dlatego też w takiej formie jest ta uchwała jako dofinansowanie remontu dachu oraz zalanych pomieszczeń ogólnych, prawda? W uzasadnieniu jest wyszczególnione, o jakie to pomieszczenia chodzi. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie musimy przechodzić do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Teraz ponownie poproszę panią Marię Szafranicę o zreferowanie projektu.